dla rządu, dla polskiego państwa wspieranie wszystkich, wszystkich obywateli, każdego jest niezwykle ważne. A szczególnie tych, którzy są w trudniejszej sytuacji, którzy są słabsi, którzy wymagają właśnie tej szczególnej troski i opieki. Program powstał, najpierw była ustawa, pod koniec 2016 roku. To był szczególny czas w Polsce, kiedy żywa była dyskusja o problemach związanych nie tylko z niepełnosprawnością, ale również o możliwości i szansach funkcjonowania rodzin, które mają dzieci niepełnosprawne, kobiet, które stoją przed trudną decyzją, kiedy dowiadują się, że dziecko, które urodzą, będzie miało niepełnosprawność. Ta dyskusja toczyła się, jak Państwo sięgnięcie pamięcią, ja nie chcę wracać do tamtych dni, bo one nie były miłe na pewno, ale to, że w czasie tej dyskusji pojawiła się właśnie propozycja, abyśmy poważnie i szczerze porozmawiali o tym, czego, co my, rząd, możemy zrobić dla rodzin, dla osób, które borykają się ze swoją codziennością, nie najłatwiejszą. Wówczas pojawił się pomysł właśnie, ażeby przygotować taki program. Jest dzisiaj programem polskiego rządu, z którego możemy być dumni i chyba jesteśmy jednym z nielicznych rządów, który może takim programem się pochwalić. My poszliśmy z tym programem do państwa. Przez rok trwały konsultacje. To jest wasz program. My tylko jesteśmy jego realizatorami, my mamy sprawić, by to, co zostało zapisane, co zostało z państwem wydyskutowane, co zawarte jest w tych przepisach i co zawarte jest w różnego rodzaju dokumentach, aktach, rozporządzeniach, rzeczywiście służyło ludziom, a nie było tylko martwymi zapisami, czy też kolejną administracyjną, biurokratyczną dokumentacją, która niewiele ma wspólnego z tym, ażeby pomagać ludziom. Bo po to tworzyliśmy ten program Za życiem, który ja myślę, że jesteśmy w rządzie, przynajmniej te osoby, które brały udział wtedy przy jego tworzeniu, te ministerstwa, bardzo do niego przywiązani. On jest szczególny, tak jak powiedziałam. Jest szczególny, bo jest kierowany dla szczególnej grupy osób. Teraz kończymy konsultacje. Teraz będziemy rozpoczynali ten proces, kiedy już można zastanawiać się też nad pewnymi zmianami, nad pewnymi poprawkami i takie działania już zostały podjęte. Komitet Społeczny Rady Ministrów przyjął ostatnio te kierunkowe wytyczne co do programu Za życiem i będziemy na pewno wnosili do Rady Ministrów, ażeby przyjąć te rozwiązania, które były omawiane. Ja nie będę już chodziła w szczegółowe też rozwiązania, o których mówimy, które są zawarte i które mówią o pomocy rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Mamy tu rozwijanie sieci mieszkań chronionych, tych treningowych, wspieranych, zwiększenie dotacji do każdego z uczestnika SDS-u. Mamy po prostu tak nieprawdopodobne zainteresowanie rozwijaniem opieki w środowiskowych domach samopomocy, że nie jesteśmy w stanie jakby odpowiedzieć na te potrzeby. Ale z czego to zainteresowanie, proszę Państwa, się też bierze? Z tego, że wzięliśmy to też mocno w garść, zwiększyliśmy dotacje. Mówimy, to jest nasze zadanie, my za to odpowiadamy, realizują to inne stowarzyszenia, organizują to podmioty, ale to jest to nasze też dziecko, które dla nas jest bardzo ważne. Mówimy też wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych do pracy, dobra sytuacja na rynku pracy. Może poprawiają się te wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ale może to jest też dobra sytuacja, że jak ktoś był długo wykluczony z rynku pracy, to możemy dofinansować programy, możemy pomóc w zatrudnieniu przez aktywne formy, żeby te osoby jak chcą i mogą, mogły wrócić na rynek pracy. To są też programy polityki zdrowotnej zawarte w tym programie, pomoc dla uczennic w ciąży, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. O tym jeszcze będzie szerzej i bardziej szczegółowo w prezentacji, która będzie za chwileczkę, bo ja bym nie chciała Państwa na amen zagadać.
Ale chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować za te uwagi i to współautorstwo też tego programu. I też odpowiedzieć na te pytania, które dostawałam na samym wejściu, że jest wiele spraw jeszcze niezałatwionych. To, co ja Państwu pokazałam, to nie po to, żeby powiedzieć, że jest jakiś wielki sukces w polityce społecznej i my widzimy tylko to, co zostało zrobione. Nie, my mówimy i pokazujemy to, co zostało zrobione, żeście Państwo nam zaufali, że jeszcze potrzebujemy trochę czasu, jeszcze potrzebujemy trochę więcej pieniędzy, chyba więcej pieniędzy niż czasu, ale że musi być to zrozumienie, że w tych wszystkich dotychczasowych działaniach, te działania na rzecz osób niepełnosprawnych też były fragmentarycznie, częściowo w tych innych i w tych innych programach. Dziękuję tu tym, którzy mają największy udział w pracach nad tych programie. Oczywiście pani premier, która była pomysłodawczynią tego programu. Ja już nie mówię, proszę Państwa, co my sądziliśmy o tym, jak dowiedzieliśmy się, że w 6 tygodni mamy przygotować ten program. To powiedzenie, że ból głowy to mało, ale tu więcej nocy chyba nieprzespanych miał pan minister Michałkiewicz. Dziękuję panu ministrowi, który to koordynował, resortom, które się do tego. To był rodzaj, proszę Państwa, no takiej potężnej mobilizacji, tak? Ale mobilizacji po mobilizacji. Bo przecież jak wprowadzaliśmy 500, to mieliśmy na to 100 dni, trzeba było wszystkie samorządy, więc my od jednej mobilizacji do drugiej mobilizacji i do kolejnej. A proszę Państwa, sprintem można przebiec 60, 100 metrów, 400 to jest wydłużone, ale dystansu 4 lat w ciągłym galopie to też nie można pokonać. Więc są takie momenty, w którym musimy coś konsultować dłużej, żeby to było uważne, dobre, żeby to uwzględniało potrzeby różnych środowisk i żebyście Państwo czuli, że po prostu też jesteście wysłuchani, a nie narzucamy rozwiązania, co do których mamy własne przekonania, a nie, że są dobre. W ramach polityki rodzinnej naszego państwa uwzględniane są specjalne potrzeby rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i za to chciałem bardzo mocno podziękować i to bardzo mocno podkreślić. Druga rzecz, chciałem także podkreślić, że pani premier powiedziała, że program Za życiem jest programem otwartym. Na ostatnim komitecie społecznym dyskutowaliśmy, jakie zmiany wprowadzić w programie i także umawialiśmy się, że regularnie będziemy dyskutować i będziemy przedstawiać informacje o programie, że położymy większy nacisk na proces wdrażania tego, co zostało uchwalone, że będziemy pracować także nad następnymi etapami programu Za życiem i za to chciałem ogromnie serdecznie podziękować.